Witajcie w nowym treningu ramion z lekkim akcentem brzucha, bez wykorzystania sprzętu. Wykonamy sobie 4 obwody, w każdym z nich będą 2 ćwiczenia. Pracujemy sobie na 30 sekundach pracy i 10 sekundach przerwy. I każde ćwiczenie powtórzymy sobie w tym obwodzie 3 razy. Pomiędzy poszczególnymi obwodami, zanim zaczniemy kolejne, będzie dodatkowa minuta przerwy. Przed tym treningiem, jeżeli nie jesteście jeszcze rozgrzani, koniecznie sprawdźcie moją szybką rozgrzewkę według protokołu RAM, która doskonale przygotuje Was do tego treningu. Nasze pierwsze 2 ćwiczenia. Pierwsze z nich w leciutkim opadzie tułowia. Kolana nie są wyprostowane, przeprostowane do tyłu, leciutko ugięte. Utrzymujemy mocne napięcie mięśni brzucha, żeby tutaj ustabilizować nasz kręgosłup. Kciuki będą cały czas skierowane do góry, jakbyśmy pokazywali okejkę. I ręce podnosimy w literkę Y. Czyli po prostu w tej pozycji zatrzymujemy się i mocno podnosimy ręce. Tylko, że to też nie był bezmyślny wymach. Tylko rzeczywiście czujcie mięśnie wszystkie, którymi pracujecie, czyli całym grzbietem tutaj chcemy jak najmocniej pracować. Drugie ćwiczenie. Jesteśmy sobie w podporze i teraz, jeżeli pełny jakby podpór, jakby pompki będzie ciężki do wykonania, to oczywiście jak najbardziej można przejść do podporu na kolanach. I tutaj w tym ćwiczeniu staramy się naprzemiennie dotknąć ręką do pośladka, wrócić. I klepiemy się po dupci. Tylko teraz. Tutaj też nie jak najszybciej, byleby tylko dotknąć. Wolniej pracujemy na czas, ale nie dlatego, żeby się ścigać, tylko żeby nie myśleć o ilości powtórzeń, które mamy zrobić, a skupić się na jakości ćwiczeń. I tutaj samo to ściągnięcie ręki do pośladka też ma być wykonane przez pracę mięśni grzbietu. Czyli ten ruch ściągnięcia i lekkiego cofnięcia ręki mocno nam angażuje mięsień najszerszy grzbietu, który właśnie teraz chcemy tutaj popracować, żeby wzmocnić nasze plecy. Myślę, że to będzie ok. Będę oczywiście dawać razy w trakcie. 10 sekund i będziemy zaczynać. 3, 2, 1. Zaczynamy. Wydech, podnosimy ręce. Ja lubię robić sobie taką sekundę zatrzymania na końcu, żeby jeszcze poczuć, że mocniej spinam mięśnie. Jeżeli macie mały ciężarek, jakieś hantelki, to do tego ćwiczenia spokojnie można je sobie dołożyć. Ok. I przechodzimy na matę. Pamiętamy oczywiście o ustawieniu kręgosłupa. Sprawdźcie też mój materiał na temat planka. Tutaj też się te rady przydadzą. I zaczynamy. Na początek też łatwiej może być, kiedy ustawicie sobie dłonie bliżej siebie. A nogi troszeczkę szerzej. Tak jak mówiłam, będzie też troszeczkę brzucha. Ok. Wracamy na górę. 5 sekund. Jak zaczęłam czuć łopatki. Pamiętajcie tutaj, jeżeli zaczynacie czuć ból odcinka lędźwiowego, gdzieś gubicie napięcie w brzuchu, gdzieś wygina się Wasze plecy. Jak ustawicie je neutralnie, będziecie utrzymywać cały czas napięcie mięśni brzucha, plecy nie zaczną Was boleć. Ok? I wracamy na matę. Staramy się w tym ćwiczeniu też jak najmniej bujać na boki, szczególnie biodrami. Wszystko jest nieruchomo. Czyli jak odrywamy lewą rękę, to mi się mocniej nogi napinają, żeby ciężar ciała przejąć. Kiedy odkładam też dłoń na ziemię, wbijam palce mocno w matę, żeby napiąć mięśnie naokoło nadgarstka. Ok. I ostatni raz powtarzamy. 3, 2, 1, lecimy. I'm waving the white flag.
Pamiętajcie, że wprowadzicie repkę, literkę Y. Czyli nie za blisko uszu, też nie kompletnie na boki. Ok. Ostatni raz idziemy do naszego planka. I mocno dociskam rękę do pośladka, żeby jeszcze napiąć mięśnie tam pod pachą, na plecach. Ok. Pierwszy obwód za nami, łyczek wody. Mamy minutkę przerwy, a ja tłumaczę kolejną parę. Do następnego ćwiczenia wykonujemy sobie jednostronnie. Kładziemy się na boku. Ten bok, na którym leży ręka, łapie mnie gdzieś tam za talię, za żebra. I im teraz dalej odstawię rękę od siebie, tym będzie łatwiej. Im bliżej, tym trudniej. Utrzymując też lekko napięty brzuch, robię taką pompkę, jednorącz bokiem, wypycham się do góry i wracam. I tutaj ułatwiacie sobie po prostu tym, że wstawiacie trochę wyżej rękę. Czyli z wydechem, ile dajecie radę, stajemy, powoli wracamy. I to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie. Robimy sobie odwrotnego planka z utrzymywaniem bioder nad ziemię. Dokładne instrukcje do tego ćwiczenia podam w trakcie. Bodo 3, 2, 1. Zaczynamy 30 sekund naszego wypchnięcia pompeczki. Tu też utrzymujcie troszeczkę brzuch napięty z tej strony bliżej ziemi, żeby nie być powyginanym tutaj całkiem, całymi plecami. Właśnie tą krzywizę troszeczkę wyrównać i mocno prasować na tricepsie. Ok, zmieniamy stronę. Łapię się za brzuch, rękę przykładam, gdzie tam dajecie radę i zaczynamy. Łokieć idzie tu w miarę blisko tułowia, nie gdzieś strasznie na bok. I tak samo, znowu mamy podpór. Palce, dłoni wbijamy w ziemię. Ok. Ustawiamy się do naszego odwrotnego planka. W samych piętach się opieramy, ręce leciutko za pośladkami, palce wbijamy w ziemię, latka wypchnięta do przodu, idą biodra do góry, kolana są proste, biodra pchamy do góry, mocno napinam pośladek, palce wbijam w ziemię, latkę wypycham przed siebie i już powinniście mocno czuć pracę tyłu uda, pośladka i naszych mocno napiętych ramion. 5 sekund. Ok. Zmieniamy stronę i lecimy. Kolejną serię pompek. Utrzymujemy też cały czas leciutko bark ściągnięty do tyłu. Nie da się tego maksymalnie zrobić, jednak ręka jest przed nami. Ale żeby nie zaokrąglać się tu mocno i nie puszczać łopatki. Pięć sekund. Ok. Zmieniamy stronę.
Zwróćcie uwagę na to, jak prowadzicie łokieć właśnie, żeby on nie uciekał do przodu, tylko jest cały czas w miarę blisko tułowia. Idziemy pierwszego planka, na piętach, palce wbijamy w ziemię, klatka do przodu, barki w dół, biodro do góry i mocno trzymamy. Pośladek mocno do góry, ale też nie za wysoko, żeby trzymać proste plecy. Palce mocno wbijamy w ziemię, cały czas odpychamy się delikatnie rękoma od ziemi. Głowa na przedłużenie kręgosłupa nigdzie się tam nie wygina. Trzecia seria przed nami. Już się zaczęło robić ciężko. Jak jest ciężko, odsuwać troszeczkę rękę dalej, bliżej jakby do głowy. Ostatni raz. O. Zmieniamy stronę. Nie jest łatwo. Ostatni raz lecimy naszego planka. Barki do tyłu. Odpychamy się od ziemi, biodra do góry, pośladek mocno napięty, nogi napięte, tył uda mocno pracuje, palce wbijamy w ziemię dłoni i oddychamy równomiernie, co wcale nie jest proste, bo się cały trzęsę. Ale to tylko pokazuje, jak mocno napinam możliwie całe ciało. Koniec drugiego obwodu. Do następnego obwodu znowu wstajemy. Znowu mamy pozycję tego opadu. I to co wykonujemy? Przyciągamy ręce szeroko. Odkręcamy. Wyciskamy nad głowę. Wracamy. Wracamy. Opuszczamy. Tylko żeby opadzić głowę. Czyli przyciągam łokcie szeroko. Idą na równo, odkręcam, robię rotację, równo z tułowiem wyciskam na głowę, wracam, opuszczam i opuszczam. To jest moje pierwsze ćwiczenie, w drugim znowu wracam sobie do podporu i naprzemiennie sięgamy jedną ręką do góry, powoli wracamy i drugą ręką powoli wracamy. To są nasze kolejne dwa ćwiczenia. Tempo mamy niezłe, ale to ma być szybki, mocny trening, żeby zmęczyć nasze ręce bez wykorzystania sprzętu. I zaczynamy. Wychodzi biodro do tyłu, szeroko przyciągam łokcie, rotacja, wyciskanie, wracam, rotacja, wracam. Cały czas mocno ściskam barki, łopatki do tyłu, rotacja, wyciskam nad głowę, wracam, wracam, odstawiam. Nie spieszycie się, nie mamy sprzętu, więc tu już maksymalnie trzeba się skupić na każdym mięśnie. Okay. Jeżeli macie jakieś ciężarki, to w tym pierwszym ćwiczeniu one też mogą się sprawdzić, ale nie jakieś strasznie ciężkie. Idziemy do naszego podporu. Zdech, sięgam w dół, powoli wracam. Delikatnie ciągnę rękę do tyłu, spinam plecy i wracam. Mocno napięte pośladki.
W sumie to wychodzi nam trening na całe ciało. Ale powiedzmy, że z naciskiem na ramiona. Wracamy na górę. Lecimy. Przyciągam szeroko. Rotacja. Wyciskanie. Wracam. Rotacja. I na dół. O, już teraz w tej drugiej serii czuję. Wiele można zdziałać bez sprzętu, jeżeli nauczycie się naprawdę czuć pracę całego ciała. Okej. Dwa, jeden i lecimy. Dłonie mogą być troszeczkę bliżej siebie tutaj. Będzie delikatnie łatwiej. Biodra idą leciutko za nami. I ten wymach też nie tam mi do drzwi, do pionu wracamy tylko. I do pionu. Okej. Ostatni raz. I zaczynamy. Ręce pracują, pracują mocno. Cały czas barki, łopatki mocno do siebie ciągniemy. Okej. Ostatni raz. Nasze skręty w podporze. I zaczynamy. Miednica do środka, pośladek spięty i na przemiany. Poczujcie, jak sięgacie prawą ręką, tak lewy pośladek mocniej się spina, żeby przejąć ciężar ciała, ustabilizować tułów. Okej. Trzeci obwód za nami. Łyczek wody i lecimy z czwartym. Ręce się trzęsą. W ostatnim tym obwodzie jedno z ćwiczeń będzie, powiedzmy, typowo na brzuch, ale w nim też szukamy mocnego napięcia ramion. Zaraz zobaczycie. Pierwsze ćwiczenie całkiem proste. Jesteśmy za ręką otwartym. Dłonie też bliżej troszeczkę do siebie. Palce zadarte. Plecy proste. Odrywamy kolano od ziemi i naprzemiennie dotykamy dłonią do barku. To jest koniec. Drugie ćwiczenie. Ręce są wzdłuż ciała i tu będą właśnie mocno pracować, bo chcemy przyciągnąć sobie kolana do klatki i powolutku wracać. I w tym momencie one mocno pracują, żeby jak najwolniej robić ten powrót. 3, 2, 1. Kręg otwarty, kolana na ziemię i naprzemiennie dotykamy dłonią do barku. I tutaj poczujcie, jak odrywacie prawą rękę, jak prawe udo się mocniej spina, lewa ręka, lewe udo, żeby przejąć ciężar ciała, ustabilizować się i nie bujać się na boki. Spójrzcie na swoje plecy, spójrzcie na moje plecy. Nigdzie się tu nie wyginam, żadną ze stron. Idziemy na plecy. I teraz ręce troszeczkę szerzej, dłonie na ziemi, kolana zgięte. Z wydechem przyciągamy kolana, powoli wracamy. I po to tu mamy te ręce. I tu mocno pracują, bo wbijacie je
teraz mocno w ziemię przy tym opuszczaniu, które staram się robić jak najwolniej. Głowa leży, barki, łopatki leciutko cofnięte i wbijamy dłonie w ziemię. Ok. I wracamy do naszego klęku podpartego. I zaczynamy. Pilnujcie tego, żeby kolana były mniej więcej pod biodrami, nie gdzieś tam strasznie do tyłu i też nie za blisko. I tu się nie spieszymy. Poczujcie, jak ręka przyjmuje napięcie, przyjmuje ciężar ciała. Wbijajcie palce, dłoni w ziemię. Drugi raz brzuch, idziemy na plecy. Mocno, mocno wbijamy cały czas całe ramiona, całe dłonie w ziemię. Mocno brzuch pracuje i mocno ręce pracują. Ostatni raz zmiana. I zaczynamy. Kolana są minimalnie, minimalnie nad ziemią. I starajcie się nie pujać biodrami na boki. Walczcie z tym jak najbardziej. Im bardziej będziecie walczyć, tym mocniej się napiniecie i tym więcej jednostek motorycznych popracuje. O, ostatni raz. Makabryczny brzuch. Mocno wbijam dłonie w ziemię, przyciągam, powolutku wracam. Im wolniej, tym mocniej napnijcie ręce. To byłby koniec naszego treningu. Trzy wdechy, uspokójcie oddech, poprawcie włosy i jeszcze się chwileczkę delikatnie porozciągamy. Ok, dalej sobie leżymy na plecach. Zrobimy tą samą stronę. Lewa noga prosta, prawa noga zgięta, idzie do góry. Łapiemy się z zewnętrznej części lewą ręką za prawe kolano. Prawa ręka zostaje na ziemi i przeciągamy kolano w lewą stronę. Tutaj najważniejsze jest to, żeby ręka i łopatka cały czas były na ziemi. I dopiero potem dalej wyciągamy kolano. Żeby nie było, że kolano jest na ziemi, a ręka jest pół metra nad ziemią. Ręka, łopatka ma być na ziemi. I dopiero dociągamy kolana. I zmieniamy stronę. Czyli prawa noga prosta, lewa noga zgięta. Łapie się prawą ręką za lewe kolano w tej zewnętrznej części. Lewa ręka zostaje na ziemi. I ciągnę lewe kolano w stronę podłogi. Rozkładam się tak na pół troszkę. Ok, wstajemy. Idziemy sobie do klęku. I teraz. Jesteśmy w klęku podwójnym.
otwartym. Jedna ręka wychodzi przed drugą i powoli siadamy do tyłu napięty. Czyli rozciągamy się tam mocno pod pachą, po całym boku tłowia. Wracamy, można rękę przenieść troszkę do przodu, bądź do boku, poszukać sobie jakiegoś innego ustawienia, gdzie będzie nas mocniej ciągnąć i zostajemy chwilkę. I zmieniamy stronę. Znowu. Jedna ręka jest przed kolanem, przeciwna ręka idzie przed tą rękę. Siadamy do tyłu napięte. Tutaj pod całą pachą, po plecach właśnie ma nas ciągnąć. Ok. Teraz przekładamy jedną rękę do boku. Bark ląduje pionowo na dole. Opieram sobie głowę na ziemi. Czyli opieram się teraz na mojej prawej ręce, a lewą ciągnę do góry. I też powinno Was ciągnąć przy łopatce u mnie prawej ręki, tej ręki, która jest na ziemi. Możecie się też lewą ręką, bo tą drugą leciutko odepchnąć. Cześć, odpycham jakby w stronę moich drzwi. Ok. Dzięki temu rozciągamy sobie tutaj między łopatkami bardzo mocno. I zmieniamy stronę. Przekładam rękę do boku. Opieram się na całej ręce, głowa leży i albo ciągnę rękę do góry, skręcam się mocno, albo odpycham się teraz jakby w Waszą stronę. Ok. Jeszcze troszeczkę rozciągniemy sobie przedramiona, popracowały. Opieram sobie tutaj na dłoniowej stronie. Siadamy do tyłu napięty. I im dalej wysunie się ręce sobie do przodu, tym będzie trudniej, tym będzie mocniej. Możesz sobie wrócić. Usiąść z powrotem do tyłu napięty. Przed ramionem na pewno przyda się troszeczkę rozciągania. I wracamy na drugą stronę, na stronę grzbietową. Jak tutaj jest ciężko, można usiąść i chociaż tutaj położyć sobie dłonie. No bo im dalej, wiadomo, tym będzie trudniej. Ok. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak się udało. Czy użyliście też obciążenia. A może macie jakieś uwagi do tego treningu albo jakieś ogromne prośby. Pamiętajcie też sprawdzić moje konto na Instagramie, bo tam wstawiam troszeczkę inne treści niż tutaj. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym treningu.